One Season Wonder to łatka, która przylgnęła do niejednego skoczka narciarskiego, ale do niego pasuje jak ulał. Mowa w końcu o człowieku, który w sezonie 1991-1992 sięgnął po kryształową kulę, wygrał prestiżowy turniej czterech skoczni i wywalczył dwa złote medale na Igrzyskach Olimpijskich we francuskim Albertville. Cudowne dziecko fińskich sportów zimowych. Diament, który miał przyćmić samego Mattiego Nykänena. Sięgnął gwiazd, mając ledwie 16 lat, po czym upadł na dno. Wielki hołdownik stylu V, ulubieniec tabloidów i, jak na prawdziwego fińskiego mistrza przystało, amator napojów wyskokowych. Toni Nieminen. Nieminen. Przełom lat 1991-1992 był gwiezdnym czasem Toniego Nieminena. Gdy zaczynał dominować, w skokach narciarskich trwała rewolucja. Styl klasyczny odchodził do lamusa, na salony wkraczał styl V. Młokosowi nieskażonemu archaicznymi nawykami przyswojenie nowej techniki przyszło nadzwyczaj łatwo. Fin wykazywał nieprawdopodobny potencjał i był krok przed większością stawki. Parł od sukcesu do sukcesu jak maszyna. Po zakończeniu sezonu czar prysł, a Toni już nigdy nie zbliżył się do formy z tamtych miesięcy. Sukces w mojej karierze przyszedł niespodziewanie, pojawiła się presja, znalazłem się w zupełnie nowej sytuacji, odczuwałem to. Przez to, że sukces przyszedł tak wcześnie, nie wiedziałem jak sprawić, by trwał w kolejnych sezonach. Wszystko zdawało się być na swoim miejscu, ale dobrych skoków brakowało. Mimo przeciwności losu, Toniemu udało się błysnąć jeszcze raz. W 1994 roku został pierwszym człowiekiem, który pofrunął na nartach dalej niż 200 metrów. Dokładnie 203. Rekordowa próba miała miejsce w Planicy. A jeśli chcesz być na bieżąco i kręcą się sportowe typy spod ciemnej gwiazdy, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Nie zapomnij także o wciśnięciu dzwoneczka, który powiadomi cię o wszelkiego rodzaju nowościach. Dość tej autopromocji. Wróćmy do meritum. Rozgłos, pieniądze, presja. Toni Nieminen wpadł w pułapkę. Przez lata stał w cieniu dawnych, wręcz niemożliwych do powtórzenia osiągnięć, więc zaczął topić smutki w alkoholu. Zamiast na skoczni trenował w Spelunie. Sam przyznał, że nie raz i nie dwa startował w Pucharze Świata po kilku głębszych. W 2003 roku był tak zawiany, że podczas lądowania złamał sobie nogę w kostce. Musiał pauzować. Przytył i niedługo później przeszedł na sportową emeryturę. A na niej komentował skoki, kandydował do parlamentu, trenował młodszych, choć do tego ostatniego nie miał raczej cierpliwości. To wypowiedź Fina po konkursie drużynowym na Mistrzostwach Świata w Libercu w 2009 roku. Finlandia zajęła 6. lokatę. Harry Oli to kawał ch**a. Przez niego przegraliśmy sobotnią drużynówkę. Dupek lądował na dwie nogi zamiast telemarkiem. Jak go dorwę, to mu te nogi z ch**y powyrywam i już wcale nie wyląduje. Toni schodził na manowce. Pił. O rozwodzie z żoną dowiedział się z gazet plotkarskich, z którymi prowadził nieustanną wymianę ognia. Przez pewien okres nie miał domu. Jego medale olimpijskie poszły pod młotek. Toni był spłukany. W 2016 roku chciał nawet wrócić do skoków. Miał 40 lat. Plan spalił na panewce, ale wznowienie treningów pozwoliło mu wreszcie stanąć na nogi. Emerytowany sportowiec poukładał swoje sprawy w życiu prywatnym, znalazł stabilną pracę. Według ostatnich wzmianek jest agentem nieruchomości. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało oraz czyje historie chcielibyście poznać w bliższej lub dalszej przyszłości. Do usłyszenia. Cześć!